Zapraszam na informacje. Rosyjskie bomby spadają coraz bliżej granicy z Polską. Agresor nie porzucił swoich zbrodniczych planów zajęcia Ukrainy. Dziś kontynuowane są negocjacje między krajami. Dla Kijowa głównym celem pozostaje zawieszenie broni i dostarczenie pomocy do obleganego Mariupola. Tysiące Ukraińców każdego dnia stawia opór bestialskiej agresji. Jedni zapłacili za to cenę życia, inni na skutek walk odnieśli ciężkie rany. Z żołnierzami z obwodu kijowskiego, którzy przebywają w szpitalu wojskowym, spotkał się prezydent Wołodymyr Zełenski. Dobry dzień, dobrze zdrowie. Ukraina szacuje swoje straty na 1300 żołnierzy. Największymi ofiarami wojny są jednak cywile. W samym Mariupolu nie żyje już ponad 2,5 tysiąca osób. Na miasto spadło ponad 100 bomb. Ludzie pozostają odcięci od żywności i wody. Miasto cały dzień poddawało się dzisiaj obstrzałom. Mariupol jest wciąż ostrzeliwany i dostawy humanitarne do tego miasta utknęły w Beriańsku w połowie drogi. Na pół szlachu do okupowanego miasta. Wczoraj udało się uruchomić 9 z 14 zaplanowanych przez Ukrainę korytarzy humanitarnych. Pomoc cierpiącym cywilom jest dziś głównym postulatem, jaki podejmują władze kraju w negocjacjach z Rosją. Dziś odbywają się kolejne rozmowy, tematów będzie więcej, przekazał doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Nasze oczekiwania nie ulegają zmianie. Pokój, zawieszenie broni, natychmiastowe wycofanie wojsk i gwarancje bezpieczeństwa. Dzisiejsze negocjacje toczą się od godziny 9:30. W tym samym czasie wojska okupanta nie rezygnują z kolejnych ataków. Wczoraj na skutek ostrzałów w Irpieniu pod Kijowem zginął amerykański dziennikarz. Ranny jest jego współpracownik, który już w szpitalu opowiadał o całym zajściu. Widziałem, jak został postrzelony w szyję, zostaliśmy rozdzieleni. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego nie była to przypadkowa śmierć. To był świadomy napad. Był to celowy atak wojsk rosyjskich. Wiedzieli, co robią, ale nie wszyscy na Zachodzie wydaje się wiedzieć, co robią. Prezydent Ukrainy ma pretensje do Zachodu. Chce silniejszej reakcji wobec zbrodni na cywilach. Jeśli nie zamkniecie naszego nieba, to kwestią czasu jest, zanim rosyjskie rakiety spadną na wasze terytorium, na terytorium NATO i na domy obywateli państw NATO. Rosyjskie bomby spadają coraz bliżej granicy NATO. Jaworowski poligon wojskowy jest położony około 30 km od terytorium Polski. Na skutek ataków agresora śmierć poniosło tam 35 osób. Atak potępił sekretarz stanu USA Antony Blinken. Potępiamy atak rakietowy Federacji Rosyjskiej na Międzynarodowe Centrum Pokoju i Bezpieczeństwa w Jaworowie w pobliżu granicy Ukrainy z Polską. Brutalność musi się skończyć. Zachód obawia się, że w najbliższych dniach Rosja sięgnie na Ukrainie po broń chemiczną lub biologiczną. Jednak nawet wtedy, według ministra spraw zagranicznych Dmytro Kuleby, nie będzie interwencji NATO. Kiedy pytacie mnie, czy NATO będzie nas bronić, cóż, nie oczekujemy tego. To, co prosimy, to bardzo prosta rzecz. Mówimy, dajcie Ukrainie broń, a my zrobimy resztę. Wczoraj o sytuacji wokół Ukrainy rozmawiali prezydenci USA i Francji. Podnieśli potrzebę rozliczenia zbrodni, jakich Rosja dopuszcza się w trakcie trwającej wojny. Rosja dokonuje rzezi w środku Europy. O tym wszystkim informujemy europejskie stolice, by nikt nie uśpił tam swojego sumienia. Mówił dziś w trakcie szczytu Trójkąta Lubelskiego premier Mateusz Morawiecki. W obradach brali udział premierzy Litwy i Ukrainy. Długie ramię Moskwy zamieniło się w pięść, które uderza i na oślep, i brutalnie, i niszcząc życie cywilów, nie tylko infrastrukturę wojskową, ale także mordując dzieci, kobiety, bombardując szpitale położnicze, jak w Mariupolu, niszcząc normalne życie milionów mieszkańców. To już jest masakra, to jest po prostu rzeź w środku Europy i ten głos musi wybrzmieć bardzo mocno. Jednoznacznie przekazujemy wszystkie te informacje do stolic europejskich, aby nikt tam nie usypiał swojego własnego sumienia, nikt nie starał się powrócić do tak zwanego business as usual. Putin może użyć broni chemicznej, ostrzega prezydent Andrzej Duda i dodaje, że takie zbrodnicze działanie może skłonić NATO do reakcji. O szczegółach polski przywódca mówił w wywiadzie dla BBC.
W niedzielnym wywiadzie udzielonym brytyjskiej stacji BBC prezydent Andrzej Duda był pytany o dalsze działania Władimira Putina. Putin może w tej chwili użyć wszystkiego, zwłaszcza, że ma sytuację bardzo trudną, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, i to mówi większość ekspertów również, politycznie tę wojnę w zasadzie już przegrał, a militarnie wcale jej nie wygrywa. Rosja jest śmiertelnie niebezpieczna, mówił polski prezydent. Dodał, że w sytuacji, gdy Putin użyłby broni chemicznej, musiałby zaangażować się NATO. Z całą pewnością Sojusz Północnoatlantycki i jego liderzy, przywódcy na czele ze Stanami Zjednoczonymi będą musieli usiąść razem i naprawdę bardzo poważnie się zastanowić, co w tej sytuacji zrobić, bo to zaczyna być wtedy groźne, no nie tylko dla Europy, nie tylko dla naszej jej części, dla naszego regionu, dla Europy Środkowej, ale dla całego świata. Prezydent był także pytany o kwestię przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29. Powiedział, że podarowanie samolotów i ustanowienie kopuły broniącej niebo nad Ukrainą przed rosyjskimi bombowcami czy myśliwcami to decyzja bardzo poważna. To oznacza, że w przestrzeń powietrzną Ukrainy musiałyby zostać wysłane myśliwce NATO i prawdopodobnie doszłoby do starcia myśliwców NATO z myśliwcami rosyjskimi, co oznaczałoby de facto wstęp do III wojny światowej. Prezydent Duda podziękował wszystkim Polakom pomagającym uchodźcom. Poinformował też, że obecnie polski rząd pracuje nad wypracowaniem mechanizmów pomocy dla osób udostępniających swoje hotele czy pensjonaty. Straż Graniczna podała najnowsze dane związane z liczbą uchodźców w naszym kraju. Od początku wojny na Ukrainie do Polski wjechało już ponad 1 700 000 uchodźców. Wczoraj, to jest 13 marca, funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili 82 100 osób. Dzisiaj do godziny 7 przyjechało 18 400 osób z Ukrainy. Napisała na Twitterze Straż Graniczna. Najwięcej osób przekroczyło polsko-ukraińską granicę na przejściu w Medyce. Na wszystkich polsko-ukraińskich przejściach ruch odbywa się na bieżąco. Można też pieszo przekraczać granicę. Wczoraj do Przemyśla przyjechało 5 pociągów z Ukrainy. Specjalne pociągi wyjechały z tego miasta m.in. do Krakowa, Katowic, Wrocławia, Zgorzelca, Łodzi i Pragi. W Przemyślu wszystkie miejsca noclegowe przygotowane dla uchodźców są zajęte. Jest ich w całym mieście niemal 2700. W tym tygodniu ruszy proces rejestracji obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Działa już ustawa o pomocy uchodźcom. Przez parlament przeszła ustawa dotycząca pomocy uchodźcom z Ukrainy. Dokument podpisał już też prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z zapisami ustawy, obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli naszą granicę od 24 lutego, przebywają legalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez 18 miesięcy. Mają też dostęp m.in. do pracy, podkreślała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ten dostęp do pracy daje możliwość też korzystania w pełni z opieki zdrowotnej, edukacji, dostępu do świadczeń rodzinnych, świadczeń społecznych. W najbliższą środę, 16 marca, rozpocznie się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL, informował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. W najbliższą środę, 16 marca, rozpocznie się ta rejestracja prowadzona przez gminy. Szanowni Państwo, system jest gotowy, ale musimy go przetestować i gminy muszą się przygotować do wdrożenia ustawy. To jest naturalne. Dajemy sobie poniedziałek i wtorek jako administracja publiczna, administracja rządowa i samorządowa na wdrożenie tych rozwiązań. Wiceminister resortu zaapelował przy tym, by Ukraińcy do polskich urzędów udawali się stopniowo, a nie masowo, by nie zablokować funkcjonowania administracji samorządowej. Minister spraw zagranicznych Ukrainy formułuje poważne oskarżenia pod adresem Niemiec za ich długoletnią politykę wobec Rosji. Niemcy od samego początku niechętnie podejmowały decyzje o sankcjach wobec Rosji. Zapadały one po długim czasie, co mocno akcentował we wczorajszym talk show w niemieckiej telewizji publicznej ARD minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. Szef ukraińskiej dyplomacji wytknął Republice Federalnej Niemiec, że to m.in. ona pomogła zbudować obecną potęgę Rosji. Sformułował również wobec Niemiec 3 konkretne oczekiwania. Pierwsze to pomoc w postaci broni i wszelkiego niezbędnego sprzętu do obrony przed atakami agresora. Drugie, podjęcie ostrzejszych środków represyjnych wobec Kremla. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Ukrainy, USA byłyby gotowe do zaostrzenia kursu wobec Rosji, ale to Niemcy powstrzymują tę inicjatywę. I trzecie oczekiwanie to poparcie Niemiec w kwestii dołączenia Ukrainy do kręgu państw członkowskich Unii Europejskiej. Dmytro Kuleba zaakcentował, że jeżeli Niemcy nie dołożą wszelkich starań do powstrzymania zapędów Władimira Putina, zaatakuje on kolejne kraje, tak jak zaatakował Ukrainę.
Francji i Niemcom trudno jest przestawić się na politykę sankcji wobec Rosji, co ma związek z budowanymi od lat silnymi więzami polityczno-biznesowymi, mówi profesor Mieczysław Ryba. Władimir Putin handlem swoimi surowcami zbudował machinę wojenną, która zabija ludzi, bombarduje szpitale, szkoły i przedszkola. Wiele państw Kreml zdołał od siebie uzależnić, przez to dziennie otrzymuje setki milionów euro, mówi politolog profesor Mieczysław Ryba. Jeśli sobie to przeliczymy w dłuższej perspektywie czasu, to wiemy, jak bardzo Niemcy upaśli, można by powiedzieć, reżim na Kremlu. To właśnie między innymi na Niemcy Polska naciska, by postawiły się w jednym szeregu z państwami, które bezwzględnymi sankcjami chcą zatrzymać Władimira Putina. Ponieważ Niemcy nie mieli żadnych skrupułów, ażeby pod wydumanym pretekstem ochrony praworządności w Polsce nakładać na nas sankcje za pośrednictwem Brukseli, Polska absolutnie powinna naciskać i pokazywać tą hipokryzję niemiecką, bo te niby praworządne Niemcy finansują reżim, który strzela do cywilów, do dzieci, do starców. Według profesora Ryby opór przeciwko sankcjom jest widoczny obok Niemiec, także między innymi we Włoszech, w Holandii i Francji. Politolog mówi, że wizja lansowana przez Paryż i Berlin przewidywała zaproszenie Rosji do koncertu europejskich mocarstw. To wszystko miało odbyć się kosztem Europy Środkowej i Wschodniej. Ta wizja rwie się na skutek toczącej się wojny, na co, jak tłumaczy profesor Ryba, z oporem reagują ci, którzy do tej pory czerpali z tej wizji zyski. Blokowanie Polsce wypłaty środków z KPO nie broni się w żaden sposób, zwłaszcza w obliczu podejmowanych przez nas działań pomocowych wobec Ukrainy, mówił dziś szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk. Nawet teraz, kiedy Polska bierze na siebie największy wysiłek wobec wojny na Ukrainie, w Brukseli podnoszone są głosy, by pozbawić nas unijnych środków. Parlament Europejski poprzez rezolucję chciał wywrzeć presję na szybkie uruchomienie mechanizmu warunkowości. Dokument, który miał antypolski wydźwięk, znalazł poparcie wśród części europosłów opozycji. W parze z presją z Brukseli idzie wciąż blokowanie Polsce dostępu do środków z Funduszu Odbudowy. My mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, gdzie Polska w tej chwili najbardziej jest zaangażowana w pomoc Ukrainie. Ukrainie, która została napadnięta przez Federację Rosyjską. Wydajemy olbrzymie pieniądze z naszego budżetu na to, żeby pomóc Ukraińcom. W tej sytuacji blokowanie środków dla Polski jest kompletnie niezrozumiałe i nie broni się w żaden sposób. Minister Michał Dworczyk przekonywał, że w sprawie KPO wciąż toczą się rozmowy na linii Warszawa-Bruksela. Nie znał jednak ich szczegółów. Wyraził nadzieję, że dojdzie do przełomu, zwłaszcza że, jak dodał, nie ma żadnych powodów formalnych, które uprawniałyby Komisję Europejską do blokowania wypłaty tych pieniędzy. Ludzie, nawet te zacietrzewione politycznie osoby w ramach różnych struktur europejskich, trochę inaczej, mam nadzieję przynajmniej, patrzą dzisiaj na świat i na jego realne problemy i wyzwania. W ostatnich dniach rzecznik rządu przekonywał, że temat unijnych środków dla Polski może zostać zamknięty jeszcze w tym miesiącu. Przez 30 lat Polska była uzależniona od rosyjskiego Gazpromu. Dzięki Baltic Pipe jeszcze w tym roku się to zmieni, mówi pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Na przestrzeni lat Polska próbowała uniezależnić się od rosyjskiego gazu, za każdym razem bezskutecznie. Dziś jednak to coraz bardziej realny scenariusz, mówi pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Końcem roku kończymy kontrakt zakupowy od Rosjan z Gazpromu, który będzie zastąpiony innymi dostawami, które PGNiG organizuje, podpisuje kontrakty, i to będzie gaz z szelfu norweskiego, a także w postaci skroplonej od wielu dostawców, od Stanów Zjednoczonych, Kataru, ale także i od innych. W chwili, kiedy ważą się losy dotyczące nałożenia sankcji dla rosyjskich dostaw ropy i gazu, Polska, jak zaznaczył minister Piotr Naimski, może być spokojna. My możemy sobie dać radę w Polsce bez dostaw ze wschodu już dzisiaj. I to jest sukces, to jest rzeczywiście warte podkreślenia i uświadomienia sobie. Gazociąg Baltic Pipe będzie mógł przesyłać 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 miliardy metrów sześciennych z Polski do Danii. Na UKSW w Warszawie rozpoczyna się dziś zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Potrwa do jutra, a jego głównym tematem będzie pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Data zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski łączy się z datą wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Księża biskupi w liście do Ojca Świętego podkreślą swoje synowskie oddanie. Zapewnią też o modlitwie w intencji papieża. Punktem kulminacyjnym tej modlitwy będzie msza święta, zaplanowana na dziś na godzinę 18 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Księża biskupi w trakcie dwudniowych obrad planują też podjąć temat wojny na Ukrainie. I kryzysu humanitarnego związanego z działaniami wojennymi. Biskupi będą się dzielić doświadczeniami pomocy niesionej już do tej pory uchodźcom z Ukrainy, których mamy już sporo, ponad milion w Polsce. Tę pomoc świadczy Kościół w Polsce przede wszystkim przez Caritas parafialne, diecezjalne, z koordynacją całości przez Caritas Polska. Pomoc, jak mówi sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Artur Miziński, jest świadczona na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze dociera do tych, którzy już przekroczyli granice i przebywają w Polsce, oraz do tych, którzy wciąż są na terenach objętych wojną, a potrzebują żywności oraz leków. Księża biskupi zajmą się też programem duszpasterskim na rok 2022-2023. Nie zabraknie też rozmowy o rodzinie. Poruszona zostanie również kwestia dotycząca formacji seminaryjnej kandydatów do kapłaństwa. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem.